trenerze, poprosimy o ocenę drugiego, zwycięskiego spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że tak jak tydzień temu, wszyscy zawodnicy są zdrowi. Być może jakieś lekkie stłuczenia, bo zdecydowanie ten mecz był grany bardziej ostro niż tydzień temu. Wiadomo, że wynik sprawa drugorzędna. Tradycyjnie nie wszystkie założenia zostały tak w pełni zrealizowane. Najbardziej się działo to przejście, czyli przejście fazowe z obrony do ataku za zbyt wolno. Drużyna przeciwna robiła to w znacząco szybszym tempie. Zawodnicy, którzy dzisiaj grali, wiadomo, każdy zagrał na swoje możliwości w dniu dzisiejszym, bo wiadomo, że praca się nakłada, pracujemy dalej. No i żeby się solidnie przygotować do rundy rewanżowej. Panie, że jeszcze zapytamy o zmiany kadrowe. Czy jeszcze się należy spodziewać w drużynie w najbliższym czasie kogoś nowego? Jeżeli chodzi o ten aspekt, to myślimy o wzmocnieniu drużyny, ale już naprawdę wzmocnieniu, czyli to musiałby być nie człowiek na ławkę rezerwowych, ale grający w pierwszej jedenastce młodzieżowiec na trzech poszczególnych pozycjach. Wszyscy o tym wiemy, także jeżeli ktokolwiek się trafi na te pozycje, to będzie to w ten sposób uzupełnione. Ktoś jest na oku? No nie ukrywam, że jakieś tam kontakty są, ale jeszcze zawodnicy testują się w wyższych ligach i liczymy na tak zwany ten właśnie złoty strzał.